W poprzednim filmie mieliśmy wielką chmurę wodoru. Tam, jak się dowiedzieliśmy, dochodzi do fuzji jądrowej, czyli zamiany jąder wodoru w cięższy izotop, deuter. Dalej w wyniku podobnych reakcji powstawał hel. Dlatego, że panuje tam ogromne ciśnienie i temperatura, wtedy jądra atomów zbliżają się do siebie nawzajem i przełamują siły kulombowskie. Reakcja taka jak wiemy uwalnia niesamowitą ilość energii. A energia ta podtrzymuje nowo powstałą gwiazdę ciągu głównego. Powoduje, że nie zapada się ona sama w sobie pod wpływem przyciągania grawitacyjnego. W tym wideo chcę zacząć od tego punktu startowego, czyli momentu, gdy rodzi się gwiazda, po to, żeby wyjaśnić, co tam się dalej dzieje. W samym wnętrzu znajduje się oczywiście jądro gwiazdy. To tam panuje wysokie ciśnienie i temperatura, to tam dochodzi do Fuzji wodoru w Hel. Reakcja ta, jak wiemy, uwalnia niesamowitą ilość energii, jest tym, co zatrzymuje gwiazdę przed implozją poprzez równoważenie sił grawitacyjnych. Energia ta rozpycha gwiazdę i zapobiega po prostu jej zapadnięciu się do środka. No dobrze, mamy tutaj jądro gwiazdy albo Słońca. Energia, którą ono generuje, jest przekazywana dalej i nagrzewa pozostałe gazy, które znajdują się gdzieś tutaj na zewnątrz jądra, w bardziej zewnętrznych warstwach. Tak powstaje bardzo jasny obiekt, jak na przykład nasze Słońce. No dobrze, ale ilość wodoru jest na pewno ograniczona. Tak więc w jądrze jest produkowana coraz to i coraz to większa ilość helu, który zaczyna się gromadzić. Zaczyna się kumulować w małej przestrzeni. Jak wiemy, im większe, bardziej masywne gwiazdy, tym szybciej dochodzi w nich do fuzji jądrowej. W konsekwencji jądro zaczyna się po prostu kurczyć, bo hel jest cięższy od wodoru. Spróbuję to jądro wyciągnąć tutaj na zewnątrz. To będzie nasze jądro. Ono teraz składa się praktycznie tylko z helu. Teraz do fuzji jądrowej dochodzi w bardziej zewnętrznych warstwach, które znajdują się dalej od centrum naszej gwiazdy. Wszędzie tutaj dookoła. Dochodzi do fuzji wodoru w Hel. Żeby było jasne, to oczywiście to wszystko nie dzieje się tak nagle. To raczej stopniowy proces. No więc, tak, rdzeń jest bardzo gęsty. Ciśnienie w okolicach jest coraz to i coraz to większe. Powoduje, że blisko jądra do fuzji dochodzi. Coraz to szybciej. Fuzja przyspiesza. Łatwo to sobie wyobrazić w ten sposób, że jądro coraz silniej oddziaływuje grawitacyjnie na wodór, który znajduje się dookoła. Za wszelką cenę próbuje go ściągnąć do centrum. W tym przypadku fuzja staje się jeszcze szybsza, więc do fuzji dochodzi na coraz to większym promieniu i jest uwalniana jeszcze to większa ilość energii. W tym momencie gwiazda świeci znacznie silniej. Energia wytwarzana w wyniku tych reakcji rozpycha te bardziej zewnętrzne warstwy. Przykładowo, jeżeli tak gwiazda wygląda powiedzmy tak. Na tym etapie ewolucji no nie wyszła dosyć równa to powiedzmy że tak gwiazda od szybszej fuzji wygląda tak. Ma znacznie większy promień może mieć 100 razy większy promień od naszego słońca taka gwiazda to czerwony Olbrzym. Spalanie wodoru jest tu faktycznie bardziej gwałtowne i produkuje mnóstwo energii. Pamiętajmy, że ta gwiazda ma znacznie większą powierzchnię i temperatura powierzchniowa jest niższa, dlatego że ta ogromna energia rozprasza się. Rozprasza się po prostu na tej całej ogromnej powierzchni. Możemy powiedzieć, że gwiazda ta jest po prostu chłodniejsza, a ta gwiazda ma wyższą temperaturę powierzchniową. No, co prawda, produkuje mniej energii. Ale energia nie rozprasza się na takiej dużej powierzchni, jest bardziej skumulowana. Ale dlaczego ta gwiazda jest czerwona? Ona faktycznie świeci bardziej w kolorze czerwonym. Jak wiemy, im chłodniejsze ciało, tym długość fali promieniowania jest dłuższa. A im dłuższa długość fali promieniowania światła widzialnego, tym światło ma kolor bardziej czerwony. Dla porównania, jądro takiej młodej gwiazdy ma temperaturę około 10 megakelwinów, czyli 10 milionów kelwinów. Jądro czerwonego olbrzyma ma już temperaturę około 100 milionów kelwinów. Z czasem nasz czerwony olbrzym po prostu się rozpycha i staje jeszcze jeszcze większy do fuzji w wodoru wodoru w hel dochodzi na coraz to większym promieniu tutaj oczywiście mamy jądro helowe tutaj na coraz większym promieniu dochodzi do fuzji I w takich warunkach, w temperaturze ponad 100 milionów Kelwinów, dochodzi do bardzo ciekawego zjawiska, bo hel jest tak silnie ściskany, że nawet on zaczyna się łączyć w cięższe pierwiastki. Tutaj dochodzi do fuzji helu. Fuzja helu w dwa takie znane pierwiastki, jak Tlen czy węgiel. Pierwiastki, z których my się składamy, które są powszechne na naszej planecie i powstały kiedyś właśnie we wnętrzu jakiejś gwiazdy. Spójrzmy na tablicę okresową. Na początku w gwieździe jest tylko wodór składający się z jednego protonu. Ma on masę atomową. 1. Później w wyniku reakcji termojądrowych powstaje hel. Oznaczany w ten sposób. Ma on masę atomową 4, czyli składający się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Do uzyskania go potrzeba aż czterech takich atomów wodoru. Oczywiście po drodze pamiętajmy są inne reakcje termojądrowe. Później, tak w skrócie, z trzech takich atomów helu możemy otrzymać atom węgla o masie atomowej 12, lub z czterech atomów helu możemy uzyskać tlen o masie atomowej równej 16. Pamiętajmy jednak, że zanim do tego dojdzie, musi mieć miejsce trochę więcej reakcji. Jeśli gwiazda jest jeszcze masywniejsza, w jej jądrze mogą być produkowane jeszcze cięższe pierwiastki. Jednak temperatura musi wzrosnąć do około 600 milionów Kelwinów. Słońce jest zbyt chłodne, aby doszło tam do fuzji cięższych pierwiastków, ale o takich bardziej masywnych obiektach opowiem w kolejnym wideo.